O Bogu, bracia i siostry, kiedy tak usłyszałem swoje imię, obejrzałem się do tyłu, myślę, czy nie ma innych. Ale jesteś Janem na tym miejscu, to wiedz, że to imię znaczy, Jahwe jest kosztowny. Bóg jest dla ciebie wartością najwyższą w swoim życiu. A jeśli jeszcze tak nie jest, to skorzystaj z tego i niech tak się stanie. Kochani, to, o czym dzisiaj chciałbym wspomnieć, może tak na sam początek, tak pomyślałem sobie w sercu swoim i w duchu, że przywitam was pewnymi słowami, bardzo pięknymi, z psalmu, który dla mnie po dzień dzisiejszy jest najbardziej błogosławiony, jeśli można użyć takiego określenia. Psalm, który dla mnie stał się drogą do innego życia. Psalm, który stał się dla mnie wizerunkiem i obrazem prawdziwego chrześcijaństwa. W psalmu 27, werset 4 chciałbym przytoczyć na nasze, tutaj dla was, powitać tymi słowami bardzo pięknymi. Jest to słowa modlitwy Dawida i on tam się modli, prosi Pana. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, aby móc zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby móc oglądać piękno Jego i oglądać świątynię. Kochani, dzisiaj wierzę w to, iż te błogosławieństwa trzy są w Twoim i moim życiu, a jeśli nie, to one są dzisiaj dla Ciebie. Dlatego też, kochani, ceńmy to miejsce, ceńmy ten czas, ceńmy kolejny dzień łaski życia, ceńmy te chwile przed obliczem Bożym przy Jego Słowie. Jest to, jak już powiedziałem, szczególnie najbardziej wartościowa rzecz w moim i w Twoim życiu. Kochani, to, o czym chciałbym dzisiaj wspomnieć i powiedzieć, to nie będzie nic innego, to słowo, które znacie, czytacie, ale patrzę na swoje życie przez tyle lat jakoś, no, ten temat, te przemyślenia, one jakoś tak, no, w moim sercu jeszcze nie miały takiego natężenia, aby o tym powiedzieć. I wierzę to, iż Pan Bóg również chce, aby to, o czym dzisiaj będzie i mówione, i już było mówione, było w Twoim i w moim sercu, aby to błogosławiało Twoje i moje życie, Twoje i moje, Twoją i moją społeczność z Bogiem. I może ktoś z was powie, że to będzie dziwny fragment, no może to taki przedświąteczny, wprowadzający w te święta wielkanocne, ale chciałbym, abyśmy z tego fragmentu wzięli coś do swojego życia i popatrzyli na swoje życie. Będzie to historia, no w takim, można powiedzieć, dosłownym znaczeniu. I będę czytał z Ewangelii świętego Jana, kochani, na sam początek, aby wprowadzić troszkę w tą treść i temat tej usługi, abyśmy, ostatnio tak się przekonałem, stając czasami za kazalnicą, że dobrze jest, abyśmy się wzajemnie rozumieli. I ci, którzy tutaj zwiastują i mówią, myślę, i naszym pragnieniem, oczekiwaniem jest to, aby być odebranym w sposób właściwy. Nie coś, co pozostawia jakiś cień wątpliwości, ale ty wiesz i mówisz to, o czym mówi nam Słowo Boże. Będzie to Ewangelia świętego Jana, 20 rozdział, kto ma, jedna z najbardziej znanych, ktoś mówi, no bracie, ta historia jeszcze przed nami, jak już wspomniałem, ale dzisiaj Pan Bóg położył to na moje serce, bo popatrzyłem na swoje życie, jak często brat Stanisław wspomina, no to pytanie do Boga, bardzo szczere i otwarte. Panie, tego przestrzegałem od samej młodości, czego mi się jeszcze nie dostaje? I popatrzyłem na swoje życie pod tym kątem, kochani, że w moim życiu są jeszcze uchybienia, są jeszcze niedociągnięcia i patrząc na tą historię, popatrzmy każdy z nas osobiście i weźmy naukę z tej lekcji. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i zajrzała kamień i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, mowa oczywiście o Janie, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położyli. Wyszedł wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł.
Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na jego głowie, nie leżącą z prześcieradlami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Kochani, tak oto apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, o którym tutaj pisze również o sobie, nie używając imienia, historię, którą wszyscy dobrze znamy, prawda? Ale chciałbym, abyśmy z tej historii, jak już powiedziałem, wzięli coś, co stało się dla mnie lekcją, nad czym rozmyślałem, o czym, co rozważałem w swoim sercu, co pozwoliło mi spojrzeć na moje życie pod innym kątem. Jest taki okres w naszym życiu, nie wiem jak w waszym, że czasami człowiek podsumowuje swoje życie i zastanawia się, jakim jest chrześcijaninem poprzez tyle lat wiary w Jezusa Chrystusa. I kochani, tutaj czytamy historię, kiedy to Maria Magdalena poinformowała dwóm uczniom Pana Jezusa jedną z najbardziej błogosławionych wieści, jaka może dotrzeć do świadomości, do uszu, do serca człowieka. Ta nowina o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa potwierdzała boskość, między innymi boskość Jezusa Chrystusa. I tutaj zobaczmy postawę dwóch uczniów. Oto Piotr i Jan usłyszeli tą wieść szokującą, chociaż Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał i mówił im o tym. Ale chcę zobaczyć, kochani, abyśmy spojrzeli, co oni uczynili. Parę lat temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on mówi o doktrynie swojego życia. Wiecie, jak ona brzmiała? Ja nigdy nie patrzyłem pod tym kątem. On mówi tak, dawie raj i prawie raj. Uczniowie usłyszeli i chcieli mieć świadomość tego, że to Maria Magdalena, ta niewiasta, z której Pan Jezus wypędził 7 demonów. No, kobieta, mało, że to świadectwo z ust kobiety. Oni chcieli pójść i zobaczyć, jak wygląda sytuacja autentycznie. Ale wiecie, z początku jest powiedziane, że oni szli, prawda? Ale myślę sobie, im bliżej przybliżali się do tego grobu, w którymś momencie to napięcie, ta ciekawość, ona osiągnęła swoje apogeum i oni zaczęli biec. Patrząc na wiek Jana, który był najmłodszym apostolem Jezusa Chrystusa, niektórzy mówią, nie wiem czy to jest prawda, bibliści, że miał wtedy około 14-13 lat. No dla nas to jest może nawet i niewyobrażalne. I ten uczeń, młody apostol, no powiedzmy szczerze, tak po ludzku, w dobrej kondycji, on wyprzedza Piotra. I zobaczcie, tutaj jest taka dziwna rzecz ujęta i zaakcentowana w tym fragmencie. Ale nie wszedł do grobu. Przybył pierwszy i stanął u wejścia, kamień odwalony, a on czeka. Przychodzi Piotr, śmiały, odważny, zdecydowany, wchodzi do grobu i widzi to, co widzi. Ale kochani, chciałbym dzisiaj usłużyć na temat, w czym ma się wyprzedzać chrześcijanin. Kiedy patrząc na tą historię, widzimy dwóch ludzi, którzy biegną do grobu, aby zobaczyć stan faktyczny, co się stało z Jezusem Chrystusem. Jeden uwierzył. Niektórzy mówią w to, że to, co powiedziała Maria Magdalena, było prawdą. Nie ma tam Jezusa. Nie ma tam ciała. Ale druga jest prawda również taka, czy ty wierzysz w zmartwychwstanie. I kochani, dzisiaj spójrzmy na swoje życie pod kątem tego, w czym ja daję pierwszeństwo dla innych ludzi. Jako chrześcijanin. Bo kiedy, kochani, zacząłem rozmyślać nad tym, co to znaczy wyprzedzać się, prawda? Nie wiem, no wydaje się, no samo słowo w sobie jest, mówi i wymawia za siebie, ale chcę wam naprowadzić na pewny tok myślenia, który mnie błogosławił. Wiecie, wyprzedzać się to nie znaczy rywalizować, konkurować i tak dalej, ale wyprzedzać się to również zrobić coś wcześniej niż inni. Jan wcześniej dobiegł do tego grobu niż Piotr, ale nie wszedł. Dlaczego? On dał pierwszeństwo Piotrowi.
Druga rzecz, wyprzedzać się, to znaczy pozostawić kogoś w tyle. I trudno tutaj nie ująć tego, kochani, słowa apostoła Piotra, kiedy nasze, moje i twoje życie on porównuje do dwóch rzeczy. Do boju i do czego jeszcze? I do biegu. I on mówi, dobry bój bojowałem, dobry bój bojowałem, biegu co? Dokonałem, wiarę zachowałem, oto teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, tym, który da Pan i tym, którzy mieli Jego przyjście. A więc, kochani, z innej strony patrząc na to, możemy powiedzieć, w jakiej dziedzinie, aspekcie mojego chrześcijańskiego życia ja powinienem wyprzedzać, jako chrześcijanin, albo inaczej mówić, dawać pierwszeństwo. Kochani, to nie tylko być lepszym. To nie tylko ten człowiek, który wyróżnia się od innych, ale również człowiek, który sprawuje pierwszeństwo. On widzi, wiecie, tak pomyślałem sobie, tak mi na przykładzie swojego życia, to nie tylko ustąpić miejsca dla człowieka starszego, to nie tylko ustąpić kolejki, gdy ktoś cię o co prosi, prawda? Na sposób ludzki my dajemy pierwszeństwo. Ale kiedy to wszystko przeniesiemy na chrześcijaństwo i porównamy to z słowami Jezusa Chrystusa, który też daje naukę dla nas i pozostawił w tym temacie, to zobaczymy, kochani, jakie z tego płynie błogosławieństwo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chciałbym dzisiaj w kontynuacji tego, o czym dzisiaj mówimy, przeczytać list do Rzymian, 12 rozdział. Jest to bardzo, bardzo błogosławiony fragment Słowa Bożego. Czasami zdumiewa mnie to słowo, kochani, w jak cudowny sposób Duch Święty może przemawiać do człowieka, dając mu taką mądrość, nie tylko w sposób wysłowiania, ale myśli, która jest w twoim umyśle i Pan Bóg ci ją daje, a ty chcesz ją wypowiedzieć. Ujmujesz to w słowa, zapisujesz, a my dzisiaj, współcześni chrześcijanie, czytamy to słowo i ono przynosi i rodzi błogosławieństwo do twojego i mojego życia. I tutaj apostoł Paweł, kochani, on wyliczy, ja nie wiem, tak starałem się policzyć, ale ponad 10 cech człowieka, który chodzi w Duchu Świętym, człowieka, który jest prawdziwym chrześcijaninem, człowieka, którego Duch Boży, Duch Święty prowadzi. I gdybyśmy w sposób teologiczny, kochani, chcieli podzielić tą wypowiedź apostoła Pawła, którą czytamy na stronicach tego 9 wersetu 12 rozdziału, bo od tego rozpocznę. Nie będę omawiał tego całości, ale chcę wam powiedzieć, że czasami nasze życie obraca się chrześcijańskie w różnych sferach. I pierwsza sfera to są moje osobiste obowiązki. I o nich tutaj czytamy, kochani, do 9 wersetu. To jest dla mnie i dla ciebie powiedziane. Nie będę tego czytał dla skrócenia, ale tutaj jest powiedziane o moim osobistym obowiązku jako chrześcijanina. Kiedy idziemy dalej, mamy obowiązki wobec rodziny między 10, począwszy od 10 do 13 wersetu. Dalej są obowiązki moje i twoje jako chrześcijanina wobec innych ludzi, może sąsiadów, bliskich, krewnych, znajomych, mieszkańców naszych miejscowości, pośród których żyjemy. I ostatnia grupa, kochani, to co nam najtrudniej jest przyswoić, przyjąć, zaakceptować, to mój i twój obowiązek wobec tych, którzy nie są, czy nie uważają się za naszych przyjaciół. To mój i twój obowiązek wobec tych, którzy no nie są moim, ktoś by powiedzieć, nawet moim bliźnim. I o tym czytamy od 17 wersetu do 21. I zobaczcie, taką głębię tutaj apostoł Paweł pozostawia nam, abyśmy popatrzyli na swoje życie, każdy z nas osobiście. Ale chciałbym, kochani, skupić się na jednym tylko wersecie, na tej 10, abyśmy wzięli z tego wskazówkę do swojego życia. Posłuchajmy.
miłością braterską jedni drugich milujcie. I teraz to słowo. Wyprzedzajcie się w czym? Wzajemnie, ty i ja, każdy z nas, jako dziecko Boże, jako chrześcijanin, w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku sobie nawzajem. Myślę, nie będę mówić, co to jest szacunek, kochani, ale jak to działa w praktyce, kochani? Kiedy ty w swoim życiu dajesz pierwszeństwo innym ludziom. I to może, jak już powiedziałem, odbywać się w różnych sferach. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, zachęca, może nawet i napomina, mówi, słuchajcie, bracia, siostry, ludu Boży, milujcie miłością tą braterską, jedni drugich, tą fileo, gdzie jest miłość do bliźniego, do brata, do sąsiada, do rodziny, do mieszkańca i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, kochani, mamy okazywać ten szacunek w tych relacjach i wyprzedzać się w tym. Kochani, następna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to kiedy my traktujemy innych wyżej od siebie. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi? A więc zapewne paradoks, pewna odwrotność, kochani. I kiedy ja i ty w swoim życiu dasz pierwszeństwo drugiemu człowiekowi w różnych sytuacjach życiowych, później na sam koniec podsumujemy i zobaczymy, jak to działa w praktyce, kochani. Ale w tym jest błogosławieństwo. W tym jest nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy tak, kochani, tą pieśń, którą na samym prawie początku śpiewaliśmy, aby Pan Bóg dał skruszone serce, to zakruszenie posłał do mojego i twojego serca. Ja pomyślałem sobie, ja tej pieśni nie znam. Nawet nie wiedziałem, że jest tu zapisana. Ale kochani, wymowa jej jest bardzo głęboka. I zobaczycie na przykładzie Słowa Bożego i słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to powinno działać w praktyce. Kochani, drugi fragment Słowa Bożego, który chciałbym dzisiaj nam wspólnie przypomnieć, to będzie Ewangelia świętego Mateusza. Kto ma, otwórzmy, jeśli jest taka możliwość, będzie pewnie wyświetlone. To Ewangelia Mateusza, kochani, i tutaj w 21 rozdziale. Dla skrócenia będę czytał 28 werset. Może tylko troszkę wprowadzę jako głębszy kontekst. Dlaczego? Skąd ta? Oto Pan Jezus jest w świątyni. Przystępują do Niego arcykapłani, to była duchowna elita, przystępują Rada Starszych, przychodzą uczeni w piśmie i zadają Jezusowi Chrystusowi pewne pytanie. I mówią, my widzimy Ciebie, jak skutecznie działasz, my widzimy, co się dzieje, dzieją się cuda, dzieje się coś, czego nie było przedtem. No i skąd ta moc? I zobaczcie, wówczas Pan Jezus nie odpowiada im w sposób bezpośredni. Ale Pan Jezus jakby ich prowokował, zmuszał do zastanowienia i do myślenia i poszukania odpowiedzi w sobie samym i w postawie swojego serca. I on mówi, zadaje im pytanie, a skąd był chrzest Jana? Myślę, na tamtych czasach to było bardzo bolące pytanie. Bo ono za czasów Jana Chrzciciela, kiedy ten człowiek posłany od Boga, którego doszło słowa Pana na pustyni, jak nam Ewangelie mówią, kochani, on wyszedł i zwiastował tylko bardzo krótko. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. I czytamy, że niektórych ewangeliści twierdzą, że tam powstało przebudzenie. Cała kraina zajądarska, Dziesięciogrodzie, Judea, wszystkie te dzielnice ziemi palestyńskiej, one szły za Janem, tłumy szły za Janem, aż w którym momencie ludzie zaczęli zastanawiać, czy ty nie jesteś Mesjaszem, prawda? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział o tym, w pierwszych rozdziałach o tym czytamy. I kochani, wówczas Pan Jezus, kiedy usłyszał odpowiedź wymijającą, wydaje się taka, oni nie powiedzieli tak, oni nie powiedzieli nie, oni, kochani, wstrzymali się od odpowiedzi. I wówczas Pan Jezus daje cały cykl podobieństw. Oni te podobieństwa wysłuchali, odebrali i zrozumieli.
Ale kochani, czym te podobieństwa są dzisiaj dla nas? Ja chciałbym, abyśmy skupili się na jednym tylko tym podobieństwie o dwóch synach. Mówię tutaj również jako do rodziców, do ojców, ci, którzy mają potomstwo. I Pan Jezus taki życiowy bardzo przykład daje. A jak się wam wydaje? Wiecie, on oczekiwał odpowiedzi z ich serca. On ich jak gdyby wprowadza pewien temat, zadumę, poszukania w sobie odpowiedzi. Jak się wam wydaje? Co sądzicie na ten temat, na temat tej historii, tego podobieństwa, które wam za chwilę przytoczę? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Piękna odpowiedź, budująca odpowiedź. Wydawałoby się życzliwa, z poszanowaniem, z szacunkiem. Wszystko w porządku. Ale Pan Jezus jeszcze dodaje coś. Ale czego nie zrobił? Nie poszedł. To była deklaracja słowna. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. I kochani, gdyby na tym urwało się to podobieństwo, my byśmy nie, może nawet nie rozumieli, o co chodziło Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale on na tym nie skończył. On rozpoczął pewną myśl o Janie Chrzcicielu i on ją wciąż kontynuował. Zobaczcie. I on mówi o ludziach, o postawie ludzkiego serca na zwiastowanie Ewangelii. I wówczas on powiada tak. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Mówią: ten drugi, rzecze Jezus. Zaprawdę powiadam wam. Kochani, to była dobra odpowiedź, prawda? Czasami myślałam, że ta historia nam mówi, no o tym, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie, a to co ponadto, to od złego. Ale tutaj, kochani, jest coś jeszcze bardziej głębokiego i wymowa jeszcze głębsza tego całego podobieństwa. Ale może dokończmy tej historii w tej formie, jakiej jest zapisana. I wówczas Pan Jezus powiada takie szczególne słowa. Myślę, że po tych słowach ich oblicza okryły się wstydem. Myślę, że nie jeden się zarumienił. I jest powiedziane tak, po tym pytaniu. Pan Jezus daje stwierdzenie. On mówi: zaprawdę powiadam wam, że pośród was, z wami żyją ci ludzie, których wy odrzucacie, których wy nie akceptujecie. Dwie grupy w tamtym społeczeństwie były atwierdnuty, odrzucane całkowicie, nietolerowane. To byli celnicy i te, jakbyśmy powiedzieli, kobiety upadłe moralnie. I Pan Jezus mówi dziwne słowa do tych elity duchowej, przodujących, nauczali, służyli Bogu w świątyni, składali ofiary, cała ceremonial ofiarny, on trwał do czasów Jezusa, ofiary były składane. I zobaczcie, co Pan Jezus powiedział. Zaprawdę powiadam, że celnicy wszytecznice co robią? Wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Ja myślę, że wiele serc w tamtym momencie pomyślało, jak to? A co z moim służbą dla Boga? Co z moją postawą? Co z moją ofiarnością? Co z moim czasem poświęconym dla Boga? Co z moimi, z tym słowem, które znam na pamięć? A Pan Jezus mówi: słuchajcie, stało się coś, że to wy zostaliście w tyle, ale przed nimi otwarło się coś, otwarło się niebo. I zobaczmy, dlaczego powód, jaki powód tego był. Pan Jezus rozpoczął od Jana Chrzciciela i on nim zakończył. I mówię tak, albowiem przyszedł Jan do was. Zobaczcie, jak ważną rzeczą jest odpowiedzieć na Ewangelię, odpowiedzieć na Boży głos, usłyszeć ten głos, przyjąć, zaakceptować, kochani. Ci, którzy byli przewodnikami duchowymi, oni tego nie zrobili. Jest powiedziane, i ten Jan przyszedł do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale wy nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszytecznicy uwierzyli mu. A wy, kochani, wiecie, kiedy tak pomyślałem? A wy,
chociaż to widzieliście. Chociaż to widzieliście, to odbywało się na waszych oczach. Wy byliście tak jak ten Jan i Piotr u tego grobu, którzy się wyprzedzali wzajemnie. Wy byliście naocznymi świadkami tego. I wiecie, co jest najbardziej cenne w tym podobieństwie? Ale nie odczuliście czego? Skruchy, aby mu uwierzyć. Bracia i siostry, nie odczuliście skruchy, aby mu uwierzyć. Co to jest skrucha? Kiedy ostatnio ja i ty byłeś skruszony w swoim sercu? Kiedy jakaś sytuacja w twoim życiu, nawet ta pieśń, którą brat Józek podał, to modlitwa. Prymi majo, co? Sakruszenie. Prymi, przyjmij moją skruchę. Wiecie, tak pomyślałem sobie, jeden tylko psalm chciałbym przytoczyć jeszcze raz, 51. Ktoś nazwał go psalmem rewolucyjnym. Wiecie dlaczego? To nie tylko psalm i postawa męża, którego Bóg używa. Męża, który zachwiał się, upadł, zgrzeszył i wiedział, co z grzechem zrobić w swoim życiu. Ale wiecie, co Dawid w tym psalmie mówi? On mówi, że ofiarą milą Bogu jest co? Duch skruszony, sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. Ci, którzy myśleli, że są przodownikami, że są na pierwszych miejscach i zasiadywali na pierwszych miejscach w synagogach, na ucztach i tak dalej. A Pan Jezus mówi, ale patrzcie, to ulica was wyprzedza. Wy słyszeliście zwiastowanie, widzieliście, co się działo, ale to nie dotknęło waszego serca. Nie było skruchy. A Pan Jezus, kochani, kiedy przyszedł na tą ziemię i prorok Izajasz powiedział o nim, oto Duch Wszechmogącego Pana nade mną przeto namaścił mnie. 61 rozdział. Pierwsza rzecz, abym ubogim zwiastował dobrą nowinę, abym pocieszył serca jakie? Skruszone. Abym otworzył oczy ślepych i jeńców wyprowadził na wolność. Kochani, jak ważną rzeczą jest skrucha w twoim i w moim życiu. Kochani, zrobiłem parę wniosków. Nie wiem, czy macie czas, cierpliwość, aby wysłuchać. Ale pewna rzecz się nasuwa po tej historii. Tylko na sam koniec przeczytam 45 werset 21 rozdziału. A gdy to arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówił. Kochani, pierwsza rzecz, która się nasuwa, patrząc na postawę dwóch synów, że żaden z nich nie otrzymał pochwały. Prawda? Żaden z nich nie otrzymał pochwały. Pierwszy obiecał, nie dotrzymał. Drugi zbuntował się, powiedział nie. W konsekwencji oczywiście poszedł i wypełnił i tak dalej. Ale kochani, o czym to świadczy? Że nikt z nas nie jest doskonały. Każdy z nas, nawet ten, który teraz do was to mówi, też zawodzi. Biblia nam mówi krótko. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że wielu chwali się swoją dobrocią, ale kto znajdzie męża niezawodnego? Kochani, dlatego też na dzisiejszy dzień, patrząc poprzez tego Słowa Bożego, popatrzyłem na swoje życie. Piękne słowa, deklaracje, one są piękne, prawda? Kiedy je słyszymy, przyjmuje to ucho, lechce ucho, ale piękniejsze jeszcze, wiecie co jest? Czyny, które idą za tym Słowem. W Biblii czytamy, że sprawiedliwi u Boga są nie ci, którzy słuchają Słowa Bożego, ale co robią? Wypełniają. Jest błogosławieństwo w słuchaniu. Wiara rodzi się przez słuchanie, potęguje. Kochani, dlatego też to posłuszeństwo, o którym tutaj czytamy, o tych dwóch synach, ono, kochani, przeradza się w nasz, mój i twój obowiązek. Od tego Pan Bóg oczekuje z twojego i mojego serca. I zadałem sobie to pytanie, a którym synem ja jestem?
którym ja jestem synem? Czy ten, który ileś tam lat temu powiedział Bogu tak i teraz jest różnie? Czy ten, który może powiedział Bogu nie, ale wejrzał w siebie i zrozumiał i odpowiedział: Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Pani, to skrucha Twojego i mojego serca kieruje drogę do nieba i do Boga. Dlatego też, mój bracie i siostro, mówię to oczywiście dla siebie w pierwszej kolejności, ale niech każdy z nas, jest to moim życzeniem, kochani, dla mnie, w moim życiu, abym potrafił wyprzedzać się w okazywaniu szacunku, nawet i starszym osobom, może nade wszystko starszym osobom, abym się nauczył okazywać szacunku, kochani, dla tych i wyprzedzał się, kochani, w przebaczaniu. To jest bardzo ważna cecha. Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, jeśli idziesz złożyć swój dar i wspomnisz, że twój brat co ma? Coś przeciwko komu? Zostaw ten dar i idź pojednaj się, a później przyjdź i złóż tą ofiarę. Kochani, potrzebuję również tego, aby, kochani, w moim sercu było to, aby wyprzedzać się również w tym, aby być człowiekiem pokornym, aby wyprzedzać się w tym, aby być człowiekiem dobrym, wyprzedzać się w tym, aby być człowiekiem, który żyć tak, aby podobać się Bogu. Myślę, że skrucha, jeśli jest w twoim i moim sercu, ona nigdy nie jest tym, co cię zdoluje, ale będzie jest tym, co przynosi i rodzi błogosławieństwo. Dlatego też, mój bracie i siostro, niech was dobry Bóg błogosławi. I te słowo, które słyszeliśmy, jeszcze będzie słyszane, niech będzie błogosławieństwem dla każdego z nas. Amen. Amen.